Idea spotkania jest fantastyczna, moim zdaniem. Powinniśmy jak najczęściej spotykać się w gronie osób decyzyjnych, osób, które potrafią podjąć nie tylko wyzwania wynikające z tego, co się dzieje obecnie na rynku, nowych trendów, wykorzystać je, ale też wpływać na zmiany. Rzeczywiście wpływać na zmiany. Chciałbym, aby każde z takich spotkań kończyło się podjęciem pewnych decyzji, sformułowań pewnych treści, które faktycznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, no przede wszystkim sieci retail, które reprezentuję. Bardzo fajne spotkanie, bardzo szerokie spektrum tematyki poruszanej na tym spotkaniu, bo byli i producenci, i odbiorcy końcowi, i osoby, które zajmują się jakby tą kwestią też teoretyczną, czyli kwestia prawa. Bardzo fajne spotkanie, można wymienić się wieloma informacjami, bardzo potrzebne i oczekuję, że będzie częściej. Formuła spotkań, gdzie mamy czas, żeby na spokojnie porozmawiać, gdzie nie spotykamy się przy jakiejś kolejnej okazji, gdzie rozmawiamy o konkretnie produktach, a jakichś problemach, jest zawsze fajną okazją, żeby gdzieś tam wymienić te swoje doświadczenia. Istotne jest to, że tutaj też spotykamy się z klientami końcowymi, którzy rzeczywiście znają te problemy z tego takiego dnia codziennego, wiedzą, jak to rzeczywiście wygląda w takim prawdziwym życiu, bo często na różnych prezentacjach, gdzie się spotykamy, jest to jakaś tam teoria, gdzie rozmawiamy o produktach, które mamy, ale nikt się nigdy nie zastanawia, jak w praktyce je wykorzystać, bo to jest to miejsce, gdzie tą teorię możemy właśnie zderzyć z praktyką i to jest chyba ta największa wartość dodana tego typu spotkań. Forma tego bardzo mnie zaskoczyła, ale jestem bardzo zadowolona, ponieważ jest bardzo ciekawa wymiana zdań wielu ekspertów z dziedziny, począwszy od firm, które świadczą usługi ochrony, poprzez firmy, które dostarczają rozwiązania techniczne dla galerii handlowych i dla obiektów o użyteczności publicznej, poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy uczestnikami. Spotkanie. Jak zwykle można wiele rzeczy usłyszeć, których nie sposób na co dzień na rynku usłyszeć. Wielu ekspertów w jednym miejscu, punkt widzenia z różnych stron, omawiana tematyka systemów bezpieczeństwa w galeriach handlowych, w obiektach handlowych, naprawdę ciekawa. Jak zwykle udane spotkanie. Spotkanie jak najbardziej na plus, z racji tego, że oprócz tego, co przedstawiali pozostali eksperci, mogliśmy również zapoznać się z tym, czego oczekiwał klient końcowy. Dzięki temu będzie też to bazowało nam już sam plan rozwoju produktów na przyszłość.